Witam serdecznie. A więc zapraszam Państwa do naszego salonu. Mieszkamy tutaj prawie 20 lat i troszeczkę nam się tutaj zaczyna kurczyć, ale nie z powodu, że przyrasta osób w rodzinie, ale nam rozrastają się bibeloty, nasze ukochane książki, których mamy z mężem troszeczkę i miejsca, które były dla nich przeznaczone, czyli szafka tutaj, taka półka duża za drzwiami, nagle zaczyna być za mała. One są już tutaj w kilku szeregach poustawiane, poupychane. Dlatego też postanowiliśmy, bo jak to w życiu bywa, trzeba w którymś momencie rozłączyć się ze swoim ukochanym dziecięciem, że dziecko nasze zostanie tutaj w tym mieszkaniu, a my jesteśmy w trakcie budowy domu i w tym domu na pewno znajdzie się dużo miejsca na to, żeby pomieścić wielką bibliotekę. A co jeszcze? Jak robiliśmy remont 8 lat temu, ta szafka wydawała mi się dość pojemna na to, żeby zmieścić sporo płyt. No i teraz, jak widzicie, poupychane są już we wszystkich możliwych konfiguracjach, nie ma już więcej miejsca, więc i książki, i płyty, wszystko wychodzi w różne miejsca i jest to wszystko gdzieś tam chowane. Tutaj na naszych ścianach wisi kilka zdjęć, do których jesteśmy bardzo przywiązani. Oczywiście zdjęć mamy całe mnóstwo, ale to są takie z naszych jakichś pierwszych zagranicznych wyjazdów i bardzo je lubimy. Bardzo lubimy wspominać nurkowanie w Egipcie. Bardzo lubimy wspominać piękne Włochy i wybrzeże na półwyspie Gargano. Przepiękne miasteczko, takie z małymi uliczkami i z tym morzem wchodzącym prawie w uliczki. To zdjęcie, na którym moi dwaj panowie siedzą w opuncjach, to też są Włochy, wbrew pozorom, a niżej nasze swojskie Tatry i Dolina Kościeliska, którą też bardzo, bardzo lubimy. Tutaj, jak Państwo zauważycie, wszędzie poustawiane mam aniołki. Nie jest może to jakiś nadzwyczajne hobby, zbieractwo, bo pewnie w wielu domach panie mają takie właśnie ulubione figurki. No, ale ja właśnie bardzo lubię. Zaczęło się kiedyś oczywiście od jakiegoś malutkiego kupionego na któreś tam Boże Narodzenie i tak już potem to przeszło. Tutaj mamy takie swoje też dwa ulubione zdjęcia. My na tle piramid w strojach takich arabskich. Tu jest nasz stół rodzinny, ale jak to w wielu domach bywa, panie marzą o tym, żeby kupić stół, żeby były krzesła, żeby cała rodzina siadała do obiadu, po czym okazuje się, że ten stół owszem jest, stoi sobie z boku, a nam najwygodniej jest i tak tutaj na tej niskiej ławie, bo tutaj bliżej jakby do telewizora, czyli naszego okna na świat. A więc tutaj są nasze ulubione fotele, każdy ma swój ulubiony, mąż ma ulubioną kanapę, na której zalega w pozycji horyzontalnej. To jest ulubiony fotel naszego dziecięcia, synoczka naszego lat 27. A tutaj jest mój ulubiony. Pięknie się chyba prezentuje na tle tych obrazów. Jak myślicie? I tutaj z tymi obrazami związane jest miejsce nasze ulubione w Polsce. To znaczy, ono było najpierw moje ukochane, czyli Kazimierz Dolny nad Wisłą, miasto artystów. Uwielbiałam je i zaraziłam tą miłością mojego męża. I teraz nie ma roku, albo nawet kilka razy w roku jesteśmy tam. Kiedy pierwszy raz byliśmy w Kazimierzu, trafiliśmy do malutkiej galerii pana Sławy Radowa. Spodobała nam się bardzo kreska pana Sławy. Maluje głównie portrety kobiet. Oczywiście są tam też widoczki, pejzaże Kazimierza, ale głównie właśnie kobiety. Na tym drugim portrecie, jak widzicie, są takie
jakby od niechcenia ciapki robione, ale to wszystko tworzy takie piękne światło, takie tło. No i co tutaj mnie jeszcze bardzo ujęło? Ten koteczek. Pani niby spogląda na zegarek, ale na ten zegarek również spogląda kotek. Trochę mi przypomina moją koteczkę ukochaną, którą miałam i z którą niestety rozstaliśmy się kilka lat temu. Ale cały czas mamy ślady po niej, właśnie na wszystkich sprzętach. O, tutaj proszę bardzo, Państwo zobaczą nasze meble okaleczone przez naszą ukochaną kotkę. No ale oczywiście jak kogoś się kocha, no to trudno, trzeba znosić takie niedogodności. Dywanik podrapany przez nią, ale to są takie drogie pamiątki nasze. Po naszej ukochanej kotce. Jak przejdziemy do kuchni, pokażę Państwu jej zdjęcie. No i właśnie jesteśmy w kuchni. Nie będę Państwa oszukiwać, że jest to moje ulubione miejsce w domu. Nie. Nie lubię gotować. No trudno. Nie lubię gotować, no ale muszę to robić. I skoro przez 20 lat moja rodzina żyje i nie otrułam jej, to znaczy, że jakoś sobie radzę. Ale co ja ostatnio myślałam? Że w kuchni najlepiej mi się ćwiczy. Czyli jak ćwiczę jakąś nową piosenkę albo jakiś tekst do teatru, to tutaj w tym miejscu jakoś mi to najlepiej wychodzi. Nie wiem, czy bezmyślnie wtedy coś tam tutaj działam, a myśli mam gdzie indziej i właśnie jakoś to się wszystko łączy i godzę to, czego nie lubię robić z tym, co lubię robić i jakoś to wychodzi. Na tym tylko chyba cierpią sąsiedzi, ponieważ w kuchni jest dość duża akustyka i czasami słyszę rozmowy sąsiadów, to już sobie wyobrażam, jak słychać moje śpiewy tutaj w całym pionie. Czasami, kiedy ćwiczę jakąś rolę, to nagle staję z takim półobranym ziemniakiem i zaczynam monologować prawie jak Hamlet. I tutaj, prawda, w tym oknie jestem, stoję, gadam coś, robię jakieś gesty, więc sąsiedzi z naprzeciwka pewnie też czasami, jak sobie pomyślę, że spojrzą w moje okno, to mają ubaw i zastanawiają się, co ta Paszkowska tam wyprawia. Trochę mam tutaj pogarnięte, ale na przykład w lodówce panuje taki dosyć artystyczny nieład, co bardzo mojego męża denerwuje i cierpi z tego srodze, ponieważ mój mąż z racji z wykonywanego zawodu jest znanym pedantem, czyścioszkiem i w ogóle wszystko lubi mieć bardzo ładnie poukładane. Więc kiedy przychodzi do domu, otwiera lodówkę i boję się, że jak ten milicjant, który denerwował się, że żona nie gasi światła, zacznie mnie w końcu układać, bo on tam wszystko robi ładnie, układa, przekłada w nowe papierki, zawija, wszystko układa bardzo elegancko, po czym ja, kiedy coś robię, wyciągam wszystko tutaj, robię artystyczny nieład kucharski, po czym to wszystko ładuję tak, jak leci do lodówki. Mam taką nadzieję, tak jak mówiłam, skoro ich nie potrułam i skoro jest jak jest, to znaczy, że tyle lat ze mną wytrzymali i mój mąż ukochany też jakoś mnie nie zamorduje za ten nieład w lodówce. I jesteśmy w mojej łazience. Nie ma tutaj wanny, jest prysznic, ale ja nie śpiewam pod prysznicem. Tak jak już Państwu powiedziałam, nie najlepiej śpiewa się w kuchni, a tutaj miejsce pod prysznicem do śpiewania zostawiam moim panom, czyli mojemu mężowi i mojemu synowi. Oni tutaj mogą dowoli wyśpiewywać. Jak zamknę kabinę, to nie słychać ich za bardzo, mam nadzieję, u sąsiadów. Natomiast tutaj mogę lać wodę, mogę robić sobie maseczki. Mam nadzieję, że nas nie wyrzuci. Czy możemy, synu? Dzień dobry, matko! Dzień dobry, ależ! Proszę Państwa, proszę podziwiać właśnie porządek mojego dziecka, wszystkie jego skarby, wszystkie jego gitary, wzmacniacze, bilety ze wszystkich koncertów, na których bywał, zresztą ja razem z nim też, bo jestem matką rockową.
A tutaj widzimy bilety z koncertów Metalliki. To były takie przełomowy moment, kiedy mama się wybrała z nami, ze mną i z tatą, na swój pierwszy koncert Metalliki i stała się również tak, pokochałam taką muzykę. Tak, fanką ciężkiej muzyki też. Także tak. Edukacja muzyczna mojej mamy jest szeroka. No, oprócz Metalliki uwielbiam zespół Dream Theater, który niedawno był teraz i byliśmy też na jego koncercie. Bardzo lubię takie ciężkie granie. No a teraz już kiedy? We wtorek, tak? Wybieramy się razem na koncert zespołu Toto. Toto. No, także super będzie znowu. A teraz tym tajnym korytarzykiem przeszliśmy do tak zwanej alkowy. Pokój ten ma wiele funkcji. Od spania poprzez moje biuro, bo od niedawna zostałam również księgową i zarządzającą wszelkimi papierami mojego męża, także urządziłam sobie tutaj takie małe biurko z laptopem i przenoszę tutaj mały zydelek z kuchenki i siadam na nim i bawię się wtedy w panią księgową. Tutaj mam wszystkie też swoje jakieś papiery z nutami, tekstami piosenek, tekstami teatralnymi, bo tutaj w łóżku wieczorem też dobrze mi się przyswaja różne rzeczy. Jak Państwo widzicie, od razu można poznać, która strona łóżka jest moja, a która mojego męża. Mąż ma tutaj porządeczek i dwie książki. Wszechobecne aniołki oczywiście też są. A z mojej strony łóżka jest 5 książek, bo ja czytam na raz 5 gazety i jakoś to wszystko godzę. No i moje misiaczki. Trochę jestem dziecinna, ja wiem, ale fajnie tak mieć sobie trochę z dziecka. Tutaj w takiej skrzyni mam też wszystkie moje teatralne rekwizyty. To znaczy nie wszystkie, ale te, które w ostatnim czasie używałam w moich recitalach, te, które sama sobie jakoś gromadziłam i robiłam. To nie zostawiam właśnie w moku, w garderobie teatralnej, tylko wszystko mam, tu już nie będę wyciągała teraz tego wszystkiego i pokazywała Państwu, ale uwierzcie mi, że jest tutaj tego spora część. Przyniosłam tu z sobą jedną z książek, które miałam tam przy łóżku i jest to książka, którą nie czytam teraz jakby aktualnie, bo teraz mam takie najnowsze jakieś rzeczy do czytania, ale ta książka leży przy moim łóżku i do niej wracam często. Bardzo lubię. To tak. Może dla koneserów wielkich będzie błahą rzeczą, bo Charlotte Bronte, jedna z sióstr piszących takie romansidła, powieści dawne, no może nie jest dla niektórych pisarką najwyższych lotów, ale Dziwne losy Jane Eyre to książka, która niesie z sobą dla mnie taką pozytywne przesłanie, że jeżeli nawet los rzuca nam kłody pod nogi, jeżeli nawet Bozia poskąpiła nam urody, majątku, nie wiem, ciągle coś tam jest nie tak, to jednak w którymś momencie to się odwróci i będzie dobrze. A jeżeli chodzi o moje śpiewanie, to jedną z osób, która bardzo zawsze mnie fascynowała i bardzo lubiłam i bardzo lubię, jest Anna Maria Jopek. To moja ulubiona jej płyta Jasno Słyszenie. Są tutaj nagrania, w których pobrzmiewają rozmaite rytmy świata.
z różnych kultur i fajne to jest. To jest bardzo, bardzo, bardzo lubię właśnie tą jej płytę i często jej słucham. Ona mnie uspokaja, wycisza. Znam wszystkie te piosenki oczywiście na pamięć i razem z Anną Marią podśpiewuję sobie. A jeżeli jesteśmy już przy płytach, to chciałabym Państwu zarekomendować płytę, którą już i dyrektor MOK-u i sam MOK rekomendował. To jest płyta, która od kilku lat wychodzi tutaj w Zgierzu, tak zwane Muzgi, czyli Muzyczny Zgierz. Na tej płycie są piosenki, utwory, no tutaj akurat 21 wykonawców jest na tej płycie i to są wszystko ludzie związani z naszym miastem, tutaj u nas robiących muzykę, a między nimi na pozycji numer 12 jest również Anna Paszkowska, czyli ja. Dziękuję Państwu serdecznie za wizytę w moim domu. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się na sali teatralnej, bo przygotowuję teraz recital o Hance Ordonównie, o jej życiu i jej piosenkach. Także zapraszam. No i zapraszam do mojego nowego domu. Mam nadzieję, że tak jak Państwu powiedziałam, stamtąd już będę mogła przekazać Państwu życzenia świąteczne. To jeszcze trochę, no ale już teraz zapraszam serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia.